Siemanko, jestem Luca, jak to jest Spin Tires. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy testować dzisiaj naprawdę fajnego moda. To jest ciężarówka w stylu wyścigowym. Właściwie jest to sam ciągnik siodłowy, tak naprawdę, w stylu wyścigowym. I wygląda przekozacko. W dodatku, w tle słyszycie muzyczkę, której nie słyszycie tak naprawdę, nie przyznawajcie się, że ją słyszycie. Ale to jest ciekawe właśnie w tej modyfikacji i muszę wam to pokazać, bo tak. Ogólnie tak wygląda wnętrze. Zobaczcie na to, jak to fajnie jest wykonane. Tam w ogóle jakieś dziwki Cox Firefox. I jeszcze mam... W ogóle muzyka zmienia się za każdym razem, kiedy się respawnujemy. Skumajcie. Zupełnie inna muzyka, nie? W dodatku mamy tutaj opcje tuningowe, moi drodzy. Proszę bardzo, zatrzymujemy się. I... tutaj chyba zmieniamy tylko koła. A moment, ja chcę tu obrócić sobie kamerę dobrze. O, właśnie tak. I zobaczcie. Mamy takie. O kurde. Ale one chyba się nie nadają na te tereny, moi drodzy. Weźmy sobie coś innego. Hell yeah! O Boże! Zajebiste! O rany. Znaczy, ogólnie ciągnik chodzi tak jak wszystkie inne samochody, czy raczej pojazdy w tej grze. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego pod tym względem. Ale te koła wyglądają nieziemsko po prostu. I fakt, że mamy tutaj muzykę wgraną od tako, jest fajne. Tylko jak nie jako youtuberowi niespecjalnie się to podoba. Oj, gra mi coś sklatkowała teraz. Dziwne to było. What? 16 FPS-ów. Ej! What the fuck is going on? Dziwne. No i standardowo sprawdzamy, jak ten pojazd sprawdzi się w różnych terenach. Czyli tak, pod wodą, znaczy na wodzie, znaczy na wodzie nie będzie jechał, ale jak sprawdzi sobie jadąc przez wodę? Jak sprawdzi się jadąc po stromych zboczach? I te strome zbocza są tu, więc jedziemy od razu na nie. Ops. Cofamy. Tutaj. Jedź, koleś. No, ops. Nie wiem, ten samochód w ogóle nie ma uszkodzeń. Jakieś uszkodzenia się pojawiły wizualne. Łączymy blokadę dyferencjału. I proszę bardzo, dzieją się cuda. Ogólnie nie mamy tutaj AWD. Ot tak po prostu. Tutaj mamy, ale strasznie, naprawdę, ten mod strasznie jakiś zbugowany jest, bo... naprawdę, okropnie mi FPS-y spadają. Ja nie wiem przez co muzykę, czy przez co. Tu przejechaliśmy sobie kawałek przez wodę. A tu będzie stromy podjazd. No i zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Ten coś. Ja naprawdę przepraszam, ale... modyfikacja strasznie obciąża coś tutaj w grze. Nie mam pojęcia co. Promień skrętu jest bardzo duży. I ciężko się tutaj obrócić. Okej. No i próbujemy podjechać. Oj, będzie ciężko chyba, co? Mimo, że mam wyłączone AWD, w ogóle nie ma tu takiej opcji, nie ma opcji AWD, to kręcą się tutaj wszystkie cztery koła. Ale podjazd pod strome zbocze, kiepścizna. Pamiętacie, jak poradził sobie tutaj Ford Raptor? No, po prostu on wyleciał w kosmos prawie. A ten? Idziemy prosto na wodę. Rzucimy sobie 1+, zobaczymy. Jest. Modyfikacja strasznie na górę. Okej. To co, może wrócimy się teraz na stromę zbocza, bo wygląda, że na 1+ ten pojazd dostaje jakiegoś turbo. Uwaga. I... prawie się udało. Jeszcze raz, drugie podejście. To nie będzie łatwe zadanie, tak myślę. A ciekawe, czy z 1+ w ogóle ruszy. Nie ruszy. No to 1 i... jest, biło się. Dawaj. Nie, tu nie chcieliśmy podjechać. Tutaj jest łatwizna. No dobra, ten test z podjazdem... trochę taka lipa. Ten... Oj, ops.
Jak widać, przeprawa przez rzekę to raczej nie przewiduje tu większych problemów, jak widzicie. Ten pojazd spokojnie może poruszać się nawet w wodzie. O kurde. Dobre, dobre. Naprawdę wymaga ten mod ulepszenia. Co? Czy ja dobrze widzę? Ej, słuchajcie! W tym miejscu w Spin Tires woda podpływa pod górę. Ej, bez kitu! O rany, to nie jest modyfikacja akurat, to nie jest żadna mocno modyfikowana mapa, ale autentycznie, woda tu płynie pod górę. What? Co jest? Okej, ale to wygląda naprawdę dziwnie. Ta woda jest realistyczna w tej grze. Dziwnie to teraz zabrzmiało. Ale chodzi mi o to, że wygląda realistycznie. Realistycznie się zachowuje. Poza tym, że płynie w złą stronę chyba. Ops, ops, ops. Silnik zgasł. No niedobrze. Może się uda uruchomić, czy nie? Sprawdźmy. Yeah! Udało się. No to super. No teraz jedziemy sobie na plażę i spróbujemy, jak ten samochód spisuje się w naprawdę trudnym terenie, w grząskim błocie. Tak jest. Ciężko się te biegi się wbijają. Dobra, to jeszcze nie jest grząskie błoto, ale tutaj zaraz będzie. Cholera, nic nie widzę. Okej, i tutaj gdzieś będzie błotko. Wiem, pamiętam, że tu gdzieś się można było zakopać konkretnie. Tutaj nie będzie chyba problemu z błotem, bo ten ciągnik... Ciężko go nawet opanować, do diabła. Ale to po prostu fruwa. Zobaczcie. Oj, ta kamera coś troszeczkę zbugowana. Wow, tu nie mogę dalej jechać. Hamuj! Dobra. No tu nie ma jeszcze takiego grząskiego błota, ale myślę, że też nie byłoby problemu. Nie wiem, mam wrażenie, że w tym pojeździe jest tak dużo mocy, że zachowuje się na błocie jak poduszkowiec, po prostu z niego wyfruwa. Dziwnie to wygląda, naprawdę. Bo ogólnie cały ten wóz jest bardzo nisko zawieszony i nie powinien raczej tak śmigać po takich terenach. Ma 64 tysiące uszkodzeń, więc ja mogę tutaj szaleć do woli. Mogę się rozbijać ile wlezie, a i tak nie zdołam zniszczyć tego wozu. O, proszę, jest błotko. O takie, o które mi chodziło. Uwaga, zakopiemy się tu ładnie. O tak. Wyłączę blokadę. No i sprawdźmy. Ja wiem, co tutaj tak laguje w tym modzie. Chodzi o dym. On jest coś zbugowany w tym... w tej modyfikacji i strasznie, strasznie to spowalnia grę. Dobra. I blokada. Włączamy. Zobaczcie. Bez blokady. I z blokadą. Nie. Nie ma problemu naprawdę do tego pojazdu, jeśli chodzi o błoto. Można bez problemu pokonać chyba każdy teren, poza oczywiście bardzo stromymi wzniesieniami, z którym sobie owy wataszka tutaj nie poradził. Ale mamy jeszcze jedną misję tutaj dla miłościwego pana do przejścia. A chodzi o drzewo. Gdzie jestem? Cholera, ja pojechałem. A jeszcze kawałek muszę przejechać, bo są takie kłody właśnie porozrzucane w jednym miejscu. I ja je sobie lubię robić na tych modyfikacjach. I tam można też sprawdzić te pojazdy pod tym... O, tutaj jest też nawet kilka takich gałązek. One są niepozorne, ale naprawdę czasami tak się zahaczą, że nie można się ruszyć. No ale tutaj nie ma właśnie. No to musimy się w to wpieprzyć. To będzie to. I na ręcznym. Uwaga! A nie da się zarzucić dupy. Niestety paka jest za lekka. Cofaj, cofaj. Okej. Okay. Ech, te 20 FPS-ów naprawdę razi po oczach i to konkretnie. Ale damy radę, myślę. Przetestujemy tego moda do końca. Uwaga. Hell yeah! Woo! Kilka tam uszkodzeń zebrałem, ale to naprawdę spory dzwon.
Ale to naprawdę jest nic. No jeśli chodzi o takie tereny, gdzie nie ma naprawdę stromych... O, tutaj kamulce jeszcze są. Też nie ma problemu. Chociaż no, to bardziej wyglądało tak, jakby ten pojazd po prostu przeleciał przez te kamienie, a nie rzeczywiście po nich przejechał. Jaka rzeźnia. W ogóle. O rany, jeszcze nie grałem w takim, na takim modzie. On jest jakiś przegięty, bez kitu. Tutaj chociaż to jakoś jeździ normalnie. Jeśli można to nazwać normalną jazdą. Jeżdżenie, nie wiem, bokiem, latanie po kłodach, po błocie, po wszystkim. Driftowanie. Jeszcze z prześwitem rodem z, nie wiem, Lamborghini Sesto Elementa. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w tej, no nie wiem, w tym testowaniu modyfikacji, w tym testowaniu ciągnika siodłowego Chameleon. Trzymajcie się, na razie, pa pa.